Tym razem mierzymy spalanie przy 90 km na godzinę. Mam już niemal 9 km za sobą. Średnie zużycie paliwa, jak widać, w tej chwili jest na poziomie 7 litrów. Średnia prędkość 90 km na godzinę. Jedziemy oczywiście w trybie komfort, a jeśli chodzi o klimatyzację, mamy ją włączoną na 22 stopnie i jak widać na pierwszym biegu. I teraz mamy przed sobą ostatni odcinek, już za jakieś 500 metrów mamy zjazd i koniec pomiaru. Tymczasem po 11 km mamy spalanie 7,2 litra. Teraz to spada, dlatego że droga biegnie w tej chwili delikatnie w dół, więc na koniec odcinka pomiarowego prawdopodobnie będziemy mieli nawet być może poniżej 7. To już za kilkaset metrów. Zobaczmy. I teraz jest już zjazd na Wieliczkę, więc sprawdźmy, jakie jest spalanie. Dokładnie 7 litrów na 100 km przy 90 km na godzinę. Więc wydaje mi się, że jak na auto z V8 pod maską i 560-konnym potencjałem jest całkiem nieźle. Tym bardziej, że jak widać teraz, w tej chwili zrobiło się nawet 6,9, a więc uznajmy to za ostateczny wynik. Jestem już w drodze powrotnej, przejechałem już prawie 10 km, a średnie spalanie wynosi niecałe 11 litrów, ale tu na ostatnim odcinku droga biegnie delikatnie w dół, a więc podejrzewam, że zaraz przed zjazdem z Kamińskim osiągniemy nieco lepszy wynik. Zjazd już za 100 metrów, a więc sprawdźmy, jakie jest finalne spalanie po pomiarze 120 na godzinę. Po 11 km mamy wynik 10,6 litra na 100 km. A teraz test spalania Audi RS6 na zimnym silniku. Komputer zresetowany. Pierwsze uruchomienie silnika dzisiaj. Start. Jedziemy w trybie komfort. Klimatyzację ustawiono na 22 stopnie. Pierwsze wskazanie 25 litrów. Myślę, że nie najgorzej, jak na 560 koni pod maską. Po pierwszym kilometrze spalanie 22,4 litra. Natomiast chcę pochwalić Audi, bo jeszcze chyba nigdy nie miałem tak bardzo komfortowego odczytu, bo na ekranie widoczne są wszystkie potrzebne mi liczby, zarówno średnie spalanie, jak i średnia prędkość, jak i przebieg. Tak właśnie chciałbym mierzyć każdy samochód, gdzie wszystko jest widoczne jak na dłoni. Spalanie po 2 km 16,9. Jak widać w Audi RS6 oprócz temperatury płynu chłodniczego pokazana jest na obrotomierzu najwyższa możliwa wartość obrotów przy danej temperaturze, a więc z biegiem czasu te czerwone kreski, które teraz kończą się gdzieś między 5 a 6 tysięcy obrotów, będą znikały. Teraz mamy już przejechane 3 km i spalanie, jak widać, 14 litrów.